bardzo, bardzo serdecznie w Dębnowskim Ośrodku Kultury na wydarzeniu kulturalnym, wystawie pani Anny Szymanek. Pozwólcie, że tutaj będę blisko Ani. Aniu, czy dobrze mnie słychać? No, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Aniu, bardzo serdecznie cię witam na wystawie wyjątkowej, bo twojej. Przywiozłaś do Dębna cudowne prace. Przywiozłaś nam, tak myślę, kawałek siebie, twojej duszy, twojej wyobraźni, twojej miłości do malarstwa. Te prace, proszę państwa, są wyjątkowe. Ten styl Ani jest wyjątkowy. Szanowni państwo, drogie dzieci i młodzieży, jak zerkniecie na te prace, zobaczycie w nich, może ja się podzielę z wami moimi odczuciami, lekkość, zwiewność, miłość, kobiece piękno, fantazję, erotyzm, zmysłowość, czasami szaleństwo, kosmos, ale dowcip, przeogromny dowcip i, proszę państwa, wrażliwość. I nie są to tylko moje uczucia, którymi się z państwem dzielę, ale tutaj mam niesamowitą książkę wydaną dla pani Anny Szymanek i również artyści malarze z całej Polski wyrażają te słowa, że jest pani Ania natchnieniem, jest wielokrotnie wspaniałym doradcą, ale i ostrym krytykiem, bo jedno, czego nie można oddać Annie, to charakter. I na pewno te osoby, które znają panią Anię Szymanek, artyści, malarze, koledzy, którzy są z nami, to doskonale wiedzą, jak twardą ręką trzyma wspaniałych swoich artystów przy sobie i przy nas. Dlatego, że plenery malarskie to pomysł Anny Szymanek. To pani Ania zakochała się w Dębnie, w ludziach i od 27, a teraz 28 plener malarski zaprasza najcudowniejszych malarzy z całej Polski tu do Dębna. Ja z moją koleżanką Moniką Piotrowską, która jest dyrektorem biblioteki, możemy się poszczycić cudownymi dziełami, których zazdroszczą nam muzea i galerie w całej Polsce. I dzisiaj pozwólcie, że bardzo serdecznie przywitam wszystkich naszych przyjaciół i osoby, które są wrażliwe na piękno. Przywitam serdecznie artystów, malarzy, którzy przyjechali. Ale co mnie bardzo cieszy, że jest z nami młodzież. Wiele rzeczy, właściwie cały świat jest w telefonie. I to wiem, że to jest wasz świat, ale nie doświadczycie tego z telefonem, tylko doświadczycie tego, kontaktując się z prawdziwą sztuką. I pani Ania jest żywym tego przykładem, że mimo swoich lat, mimo problemów, dalej chce być z nami, chce tworzyć, chce odczuwać, że jeżeli jesteście wrażliwi na piękno, to uwierzcie mi, życie staje się bajeczne. Tak jak prace pani Ani Szymanek. Powiem wam jeszcze taką rzecz, bo zapewne pani Ania troszkę nam opowie o sobie, że w tej książce na końcu jest mnóstwo wystaw, które pani Ania zorganizowała, mnóstwo w całej Polsce. Jest mnóstwo plenerów, które zorganizowała, ale na szczęście zauważyli to władze, nasze polskie władze. Ania jest medalistką srebrną, zasłużonej dla kultury. To jest wielki zaszczyt, proszę państwa, bo ma tych medali. Ma ich mnóstwo, od 1967 roku. Złotego Groda, pierwsze miejsce w konkursach, stypendia Ministra Kultury i Sztuki. Ale powiem państwu te ostatnie. 2016 srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis, przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To są wielkie honory i wielkie uznania. Dzień dobry państwu. Bardzo jestem wzruszona, że tyle osób przyszło. Jest to przemiłe dla mnie. I przepraszam, że spóźniłam się trochę, ale dla mnie zrobienie czegokolwiek, minuta zamienia się co najmniej w 10 minut. Także poruszam się gorzej ślimaka w tej chwili.
ale to nie jest z powodu lekceważenia, tylko po prostu z powodu mojej cholernej braku, z cholernego braku oczu. Ja już nic nie widzę, a więc muszę dotykiem wszystko sprawdzać, dotykiem wszystko poznawać. Cóż ja mogę o sobie powiedzieć? No, urodziłam się ze szczęśliwymi wróżkami. Wróżki dały mi to bogactwo talentu, różnych talentów, bo jak mówię, zabrano mi malowanie, zabrano mi bardzo wiele w ten sposób. To odkryłam w sobie talent pisarski. Opowiadam bajki, opowiadam do mikrofonu, będą przepisywane i być może doczekam wydania książeczki, chociaż małej. Są to nieduże opowiadania. Następny taki talent to to, że palcami mogę wyczuć wszystko. To jest też dobrodziejstwo wielkie. A to, że no, tak się stało, to jest moja chęć bycia tym, kim jestem. Po prostu organizm nie przyjął zbyt wielkiego obciążenia. A od samego dzieciństwa ciągle coś otrzymywał nie tak, jak powinien. Chemia zabija, niszczy. No i nie zniszczyła mi oczy, zniszczyła kręgosłup, bo ciężary w ceramice są przeogromne. No ale jestem szczęśliwa, że mogłam to zrobić, że podoba się to wszystko odbiorcom, że są po różnych muzeach, nie tylko w Polsce. W Polsce jest no, sporo miejscach, sporo muzeach, sporo galeriach państwowych. Także będą one oglądane, nie będą zapominane. Mam wydawnictwa albumowe i to bardzo piękne, które są w bibliotekach, już prawie we wszystkich bibliotekach w Polsce. Cóż ja jeszcze mogę powiedzieć śmiesznego? A, taka śmieszna historyjka kulinarno-ceramiczna. Na studiach w akademiku mieliśmy zwyczaj, że zawsze któraś z nas przygotowywała kolację na swoim pięterku. No i przyszła kolej na mnie, robiłam placki ziemniaczane. Koledzy utarkowali ziemniaki, przynieśli, ja tylko miałam to doprawić. No i tak jak trzeba, jajeczko, mąka, olej miałam, na patelnię podaję, a wszyscy mówią, sama zjedz. Ja wie co jest, przecież placki wszyscy lubią, sama zjedz. Próbuję i czuję metal na języku. Coś ty dała, ja wie, no mąka, tam na półce. Biegną do mojego pokoju, przynoszą torebkę z mąką i mówią, to mąka? Ty ceramiku najlepszy, przecież to biel cynkowa. Dobrze, że nie ołowiowa, bo byś potruła nas wszystkich. Także dla mnie było najważniejsze właśnie to, co ja robię, co tworzę, a nie to, co nawet jem. No to się odbiło na mnie. Co ja jeszcze mogę powiedzieć Państwu? Żadne inne studia, żaden inny kierunek mnie nie pociągał. To było jedyne, o czym marzyłam od pierwszego momentu życia. No i mam to wszystko. Na pytania. Poza tym, a propos dębno, ja nie wiem, co w tym dębnie jest takiego, że ja naprawdę czuję się tutaj lepiej jak u siebie w domu. Żadnego pleneru tak długo nie prowadziłam. Żaden nie daje mi takich radości i przyjemności. Zawsze walczę o to, żeby byli tu wybitni twórcy, żeby zostawiali wybitne dzieła i ten majątek, który jest w mieście. Wierzcie mi Państwo, to jest ogromny majątek, nie tylko twórczy, ale i finansowy. To są bardzo drogie dzieła, bo przecież tu jest Maśluszczak.
Jego obrazy to jest kilkanaście, no nie kilkanaście, kilkadziesiąt. Zaczyna się liczyć w ogóle od 10 000 i to rzadko można tak tani obraz dostać. Na ogół to są 30 000, 40 000 Franciszka Maślszczaka, a my tu mamy go. Mamy świetnego też grafika, profesora Banaszewskiego. Nie ma już go wśród nas, ale my mamy grafiki cudowne, grafiki znane w całej, nie tylko w Europie, na całym świecie. Był szalenie cenionym twórcą. No jest tu naprawdę sporo tak wspaniałych ludzi. Jest Banasz, profesor Banasz Bereźnicki, profesor miał przyjechać właśnie teraz, ale no, nie, choroba mu nie pozwoliła. Janusz Debis. Debis, właśnie profesor Debis. Mamy jego obrazy, cudowne obrazy. Jedna z moich koleżanek, jej córka, studiuje w Brukseli na architekturze i dostała obraz właśnie Debisa. I ona z nim jeździ wszędzie, ona się nie rozstaje z tym obrazem. Mówi, że nie potrafi już bez niego chyba żyć. Mówi, tyle dobra z niego wyczytuje, tyle dobrej energii, tyle chęci do życia, tyle wspaniałości malarskiej, życiowej. Mówi, nie rozstaje się z tym. Jest to, no, jest to po prostu znak wielkiej wartości twórcy. Ja mówię, a był to kilka razy. Może jeszcze uda mu się być w przyszłym roku. Mam obiecane od profesor Elżbiety Kulej, że się zajmie przyszłym rokiem. Jest to bardzo energiczna osoba, bardzo znana w świecie kultury i bardzo ceniona. Także na pewno przyjedzie tu. Przyjadą same wielkie wspaniałości. Ale dzisiaj wspaniałością jesteś, a nie dla nas. Nie! Nie. Tu są też, zaprosiliśmy samych wspaniałych. Tak, ale dzisiaj to jest twój dzień i po prostu nie pozwolę go tobie odebrać, dlatego że dzisiaj jesteś dla nas ty najważniejsza. I nie tylko ze względu, że jesteś komisarzem pleneru, ale przede wszystkim, że jesteś wielką, wielką artystką. Aniu, i tutaj od nas chciałam, żebyś te kwiatki, to są słoneczniki, bo jesteś takim słońcem, takim promiennym, to są słoneczniki. Dzięki. Zaraz cię odłożę. Dzięki. A tu są perfumki, które tobie się wczoraj podobały, Bożenki. Będą twoje, nowiutkie. Co? Perfumki. Oj. Jak kobieco, to kobieco, proszę państwa. Dziękuję. No szkoda, że nie mogę zobaczyć. Ale powąchać, podotykać, prawda? Tak, ale czy ja mogę je przekazać? Możesz przekazać. Do pięknego wazonu, który stanie na biurku, w gabinecie, w sekretariacie i będzie raz w sekretariacie, raz w gabinecie, pani dyrektor. Dobrze. Będziemy go naprawdę się też nim cieszyć, Aniu. Perfum nam nie oddawaj, bo to dla ciebie. Nie oddawaj. Nie oddam, ja bardzo lubię. No bo przecież tak kobieco i pięknie jest. Jeszcze chciałam powiedzieć, proszę państwa, że tutaj zostawiłam tą książkę, żebyście zobaczyli ceramikę. Naprawdę, nie mogliśmy jej przywieźć, dlatego że jest w muzeum w Gorzowie, prawda? W Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Narodowym. No jest a poza tym to jest ceramika. Ona się tłucze. Nigdy nie wypożyczam. No więc właśnie, ta delikatność, subtelność. W tej książce zobaczycie, jakie cudeńka można zrobić z ceramiki. Zerknijcie, bo ja widziałam na własne oczy i drodzy państwo, byłam z moimi kolegami, koleżankami i w niektórych momentach naprawdę stałyśmy z otwartą buzią i nie wierzyłyśmy, że takie piękne rzeczy można tworzyć. Nasi kochani, drodzy goście, pani Ania przygotowała również taką małą pamiątkę, Ela rozda. Karteczki twoje przepiękne rozdajemy. Bardzo słusznie. W prezencie. Nikomu nie zabraknie, obiecujemy. Jeśli zabraknie, to...
to tam jedziemy. Tak. Z tyłu jest poczęstunek, tak jak to na wystawach bywa, także częstujcie się śmiało. Oglądajcie i widzę, że chyba pani dyrektor tutaj z biblioteki też chciałaby zabrać głos, bo tutaj się przyjaźnimy i wspieramy tymi pracami. Także zapraszam cię serdecznie, pani Monika Piotrowska, dyrektor biblioteki naszej Bewnowskiej. Dzień dobry, witam wszystkich i najbardziej serdecznie witam ciebie, Aniu. Uwielbiam twórczość pani Ani Szymanek. Tak jak pani dyrektor wcześniej powiedziała, prace są przepiękne. Ja jak na nie patrzę, zawsze widzę w nich taką lekkość, duchowość. Myślę, że ta kreska Anny jest tak charakterystyczna, że gdziekolwiek jej pracę spotkam w jakimś muzeum, to od razu będę wiedziała, że ten obraz namalowała pani Anna Szymanek. Jestem dumna, Aniu, że cię znam po prostu i że mogłam z tobą współpracować. Cieszę się bardzo. I tu taki drobny upominek od biblioteki z życzeniami wszystkiego najlepszego. Dzięki serdecznie. Obdarowana. Wszystko ci powiemy. Tak. My delikatnie coś słodkiego z naszą torebką, mam nadzieję, że się przyda. No, a ja ten album robię się. I co jeszcze, bo słyszałam, że teraz właśnie twoja twórczość krąży wokół opowiadań i opowieści, to myślę, że spotkamy się na wieczorze autorskim w bibliotece, jeżeli wydasz po prostu tą książkę, która będzie, także zapraszam serdecznie. Oj, nie wiem, kiedy ona będzie. Być może porozmawiamy za kulisami, być może się do tego przyczynimy. Porozmawiamy na ten temat, super, ale cieszę się tak bardzo. Ale mało jeszcze tych opowiadań, za mało. Ale masz mobilizację. Masz mobilizację do pracy. No. I dziękuję za przybycie. Również dziękuję i polecam. A ja mam takie pytanie. W którym momencie pani zaczęła robić ceramikę? Wiesz, zawsze ją robiłam, nawet jako dziecko, bo niedaleko mojego domu rodzinnego było tam kopali glinę do rolnicy przyjeżdżali i kopali do swoich potrzeb, jak piece stawiali. I ja tą glinę po prostu, jak mówiłam, idę kraść. Przynosiłam sobie bryłkę, odpowiednio ją tam moczyłam, gniotłam, uduszałam. I w zasadzie to od dziecka, trudno mi powiedzieć, czy to było 4 lata, czy 5. To było nieporadne, to było dziecinne bardzo, ale ja cały czas ręce miałam zajęte właśnie czymś. I to było, no, czułam glinę. Czułam ją w rękach bardzo dobrze. Ja wiedziałam, co mogę z niej zrobić. Jak niosłam na przykład na studiach już, niosłam do pieca któryś z przedmiotów do wypalenia, to się śmiali ze mnie pracownicy, ho, 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 wyjdą kawałki z pieca, bo to wszystko było takie delikatne, a porcelana wymaga no, delikatności niebywałej palców. I wychodziło wszystko z pieca nienaruszone, a temperatury porcelany są bardzo wysokie, do 1600 stopni. Po prostu my się rozumiemy z gliną każdą, obojętnie jak ją nazwiemy, czy zwykłą gliną, czy kamionką, czy porcelitem, czy porcelaną, to są masy z gliny zrobione. A glina po prostu kocha moje palce, a ja ją kocham. No i tak to jest. Żeby coś robić w swoim zawodzie, to trzeba go kochać. Obojętnie, czy to się będzie inżynierem, czy filozofem, czy matematykiem, czy psychologiem, czy lekarzem. Trzeba kochać swój zawód. To wówczas wychodzi wszystko jak należy. Ja miałam co innego, studiowałam. Rodzice mnie wysłali na inne studia, bo sobie nie wyobrażali, że będą mieli artystkę. To była walka
mocno, jak zrezygnowałam ze... A jakie studia? Proszę, jakie? Na jakie pani chodziła studia? Na medycynie. Oho. Jak zrezygnowałam po 2 latach, to zostałam obcięte finanse przez mamę. W ogóle nie rozmawiała ze mną chyba przez rok. No to była walka niesamowita, bo ja zrezygnowałam, nie wyrzucono mnie, tylko zrezygnowałam po prostu. A na studia na akademii przyjęto mnie od razu. Byłam zaskoczona nawet tym, przecież ja nie umiałam ani rysować tak, jak wymagano, ani malować. To było nieporadne wszystko. Jak na przyjęciu podyplomowym, po tym powręczeniu dyplomów, mieliśmy takie miłe w rektoracie przyjęcie. Pytam rektora, dlaczego ja się znalazłam na tych studiach? Przecież ja nic nie umiałam. Ale myśmy wiedzieli, że się nauczysz, bo twoja wrażliwość była tak duża, że my w tych nieporadnościach wyczuliśmy to wszystko. No i byłam zaskoczona, że mnie przyjęto. Od razu zobaczyli. I pamiętam, stałam przed tablicą i obok mnie jakiś chłopak stał. Ja tak czytam, patrzę przyjęci, czytam, myślę sobie, nie, no mnie na pewno nie ma. Patrzę i jestem, bo to alfabetycznie było. I wierzyć mi się nie chciało i mówię do niego, oj, uszczypnij, bo chyba to pomyłka jakaś, ja muszę jakoś otrzeźwić. Jak mnie uszczypnął, to miałam siniaka bardzo długo, bo jego nie przyjęli. O. A było nas na roku całym 35 osób. Dużo. Tak malutko. Malutko? To dużo. 35? Na studiach to ma... A, no dobra, to ja jeszcze nie mam w tym znajomości. To jest bardzo malutko. Na przykład na Akademii Medycznej byłam na roku, to było przeszło 300. O, no to jednak malutko. To jednak mało. Przecież nasz rektor wszystkich nas znał. Po imieniu do nas się zwracał, jak tato najlepszy. No były warunki takie właśnie serdecznie nierodzinne. Pomagał. Artyści mają wyjątkową duszę. Stypendia ładnie załatwiał dla tych, którzy potrzebowali. Po prostu interesował się życiem studentów i dlatego wiedział o każdym wszystko, co wiedzieć powinien i ładnie pomagał. Super. To był cudowny człowiek. A gdzie się pani urodziła, wychowała? W Starodworcach, to jest taka miejscowość mała, tam właśnie mój dom był. W tej chwili to jest na Białorusi, to jest wówczas było to województwo nowogródzkie, a teraz, jak mówię, niedaleko za granicą to jest, niestety, niedaleko Grodna. A ma pani rodzeństwo? Brata i siostry. A jak się nazywają? No, brat nazywa się tak jak ja, Szymanek. A imię? Jan. Ładnie. A też się zajmują malarstwem? Nie. Nie. Nikt w rodzinie, ani bliższej, ani dalszej, nie zajmuje się. Nikt nie jest artystą. To pani taka wyjątkowa. Ja jestem takim, wyłamałam się po prostu. A nasze studia trwały najdłużej, bo 6 lat. A rodzice czym się zajmowali? Tato był nauczycielem, a mama nie musiała, przed wojną nie musiała pracować. Tato był dyrektorem szkoły, a po wojnie prowadziła księgowość w jednej ze szkół. O, no to fajnie. Czyli wyjątkowo nieartystyczna dusza.
dobrze, że pani poszła w to. A woli pani ceramikę czy malowanie? Ba. No. I jedno i drugie. A tak wybrać? Trudno jest wybrać coś, co się w sumie kocha wszystko. Bo to się wszystko łączy z mózgiem, z moją głową. To wszystko jest w tych komórkach moich. Także one są niepodzielne. Ceramika to jest inna wrażliwość, inne możliwości, bo poprzez dotyk, poprzez kształt. Malarstwo to jest kolor. A pomysły? Skąd pani bierze? Moje własne, absolutnie własne. Sama pani. Ja je wymyślam. Po prostu, jak mówię, moje szare komórki pracują bardzo intensywnie. Nie czerpię, tak jak niektórzy, ze zdjęć malują, no z różnych możliwości korzystają. A to jest, że tak po prostu pani przychodzi w jakimś momencie i tak pani malowała albo robiła? No po prostu potrzebuję malować. Wewnątrz, w środku moim. Coś mnie tak pcha do malowania, że biorę płótno, pędzle, farby i maluję. Ale jak mówię, moje malarstwo nie ma pierwowzorów. Jest jedyne. Absolutnie moje. I to wszyscy podkreślają. A ile około jest obrazów? Ile? Nie liczyłam. Tak samo jak nie liczę, ile godzin pracuję. No i dobrze, jak się bo pracuję 86 lat. Och. Nad każdym dziełem opracuję 86 lat. To jest na pewno dopracowane wszystko. Tak. Bo to wszystko się nakłada, to wszystko powstaje od początku. Gdzieś tam w pierwszym momencie utkwiło i to się tkwi to. I nie można powiedzieć, że ileś godzin maluje. Nie ma tego. A technika jakaś? Proszę? Malowania? Technika malowania ulubiona? Technika? Mhm. No to są, ja mam parę. To jest pastel, rysunek graficzny i akryl. Olejem nie mogę malować, bo alergicznie nie wytrzymuję. Ach, no to już wiem. Ja mam pytanie. No. Ja mam pytanie o miłość. Bo prace są bardzo kobiece i tak mało takich elementów męskich. I czy ta kobiecość właśnie taka była dla ciebie najważniejsza w tobie, która się pokazywała? To nie kobiecość. A co? To proszę ciebie, raczej szukanie miłości. Obojętnie jak ją nazwiemy. Niekoniecznie miłości męskiej czy kobiecej, po prostu miłości. Miłości. Bo miłość może okazać nawet przedmiot jakiś. Może okazać jakieś stworzonko i również może okazać ludzka postać, ale czysta miłość, szukanie po prostu miłości, całe moje życie. Bo cóż ważniejszego od miłości, prawda? Tak. Więc muszę ci powiedzieć, że wydaje mi się, że twoje prace dają nam takie uczucie miłości, bo jak się patrzy na te stwory, to się je kocha. Tak. Jak się patrzy na te wszystkie tancerki, kobitki, to się je kocha. I dziękujemy, że nam dałaś to uczucie w swoich obrazach, właśnie miłości. Dziękujemy. No bo ona tkwi we mnie, to trudno to zmieniać, trudno malować coś, żeby było modne. To mi zarzucono nawet. Przecież teraz jest modne, bardzo intensywna walka o coś. Ja wiem, no to walczcie.
ale ona nie jest we mnie. Ja właśnie odbieram twoje prace jako bardzo kobiece i z taką wielką delikatnością, subtelnością, miłością i taką no, lekkością. I myślę, że teraz te czasy, które przyszły, możemy na nowo sycić się właśnie takimi dobrymi energiami. A czasy są bardzo złe. Właśnie. Więc im więcej piękna, im więcej takiej miłości, to jest nam potrzebne, bardzo potrzebne. Takiej estetyki dobrej. Tak. Dlatego jeszcze raz bardzo ci dziękujemy za to. No cieszę się, że mogłam to sprawić, tyle odczuć dobrych, tyle radości. Dziękujemy wszystkim. A ja dziękuję, że tu jestem. No wiesz zresztą, że Dębno kocham. A my ciebie. Jak w ogóle wygląda pani proces? Czy jak zaczyna pani malować obraz, czy jak pojawia się taki roller coaster uczuć, że w pewnym momencie ma pani serdecznie dość tego malowania i kurczę, nie wychodzi mi, po czym nagle jest euforia, że jednak to wszystko nie, jest? Nie ma czegoś takiego. Malować trzeba non-stop. Żeby powstawały dobre rzeczy, to się pracuje bez przerwy. Obojętnie, czy ja maluję, czy coś robię w materiałach trwałych, no to trzeba non-stop cały czas pracować. Mózg musi pracować. Bez tego nie ma efektu. Nie ma zmęczenia, nie ma niechęci, nie może być tego. Nigdy pani nie miała zwątpienia? Czy nigdy nie miałam? Zwątpienia w to, co pani robi? Nie. Po prostu pracowałam nad obrazem. Jak mi się coś nie podobało, czy połączenie kolorystyczne, coś tam zazgrzytało, no to poprawiałam. Są metody przecież poprawienia, nawet zdjęcia farby z płótna i nałożenie nowej, czy razem połączenie dwóch kolorów. To wszystko jest do zrobienia, tylko trzeba do tego spokoju, ciszy i wychodzi to. Jak pracuję, to często nie przeszkadza, nikt mnie nie przeszkadza, bo ja się dokładnie wyłączę. Umiem się wyłączyć, ja nie słyszę i nie widzę. Wówczas po prostu przede mną jest tylko płótno, farby, pędzel. I to, co chcę zrobić na płótnie. Nie pytam tak bez powodu. Opracowałam metody techniczne różne, które mi pomagają. Bo są, każdy z nas wie, jak osiągnąć pewien kolor, jak osiągnąć jakiś efekt. To my wiemy o tym. Ale każdy z nas też ma swoje jakieś takie drobne osiągnięcia techniczne. Więc ja też mam. Wiem, że jak chcę kolor na kolor położyć i żeby nie zabrudzić, szczególnie w pastelach, to ja wiem, co mam zrobić. I ja nie zabrudzę. Ale to są lata pracy. No, na pewno. Ja nie powiem, że obraz maluję w ciągu godziny czy w ciągu dnia. Ja go ciągle maluję. Ja go maluję od początku mojego życia, bo to jest doświadczenie, które narasta, 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 narasta. I powstają te efektowne potem obrazy. A tak właśnie na przestrzeni tych lat, które pani maluje, patrząc na te swoje pani początkowe obrazy, a te końcowe, nie ma pani na przykład wrażenia, że coś by chciała zmienić w poprzednich, czy już tak się pani zostawia? Nie, ja zostawiam. Nie wraca pani? Zostawiam w momencie, kiedy dochodzę do wniosku, że to wystarczy, że jest wystarczająco dobry, to ja już go zostawiam. Wiem, że tam nic poprawić nie mogę. Bo zniszczę. No właśnie, właśnie. Jedna poprawka pociągnie za sobą następny, następny, następny i powstanie zupełnie nowy obraz. Dokładnie, dokładnie tak. Dlatego nie wraca się do wykonanej pracy, prawda? Nie, nie wracam. Tak samo jak ja. No. Kiedyś proszono mnie o to, żeby zrobić... Ktoś chciał mieć obraz, kupić. Powiedziałam, że jest nie do sprzedania. No to mam zrobić kopię.
Ja nie potrafiłam zrobić kopii. Nie rozumiem. Wyszedł zupełnie inny obraz. Zaczęłam od tych plam, które były na oryginale, ale powstał zupełnie inny obraz. Powstał wspaniały obraz, ale zupełnie skrajny, ale absolutnie. Przy procesie też są emocje, prawda? Tak, nie można było porównać nawet. No super. Dziękuję bardzo. Proszę.